Nasza matematyczka, wiesz, fajna, fajna blondyna, z dużą dupą. Każdy się z nią tańczy, nie? Wiesz, tańczą, tańczą i rączki zawsze na dupkę zjeżdżały. A matematyczka, kosinus, kosinus Pitagorasa, ty. A, kurwa ty! Nie żartuję, ale tańczyliśmy z nią. Kurwa, niech już się podają, jebane. No i po co mnie zabija, debil? A, ty debile, no. Gdzie jest? Tracimy tylko czas. Oooo! Tu było, co? W skoku. W locie dostał banie. No, zabiję. Dobrze. Ej, w locie widziałem banie. Nie wiem, czy to widzicie, macie to na shotach, ale jaja. Tu po prawej. Tu, no, naprzeciw. Kurwa. 50 HP. On ma awkę. Zbustuje tę grę. KURWA! Kurwa mać. Ale w sytuacji, że... Dostajesz info od laski, na którą lecisz. Dostajesz info takie... No coś czuję do ciebie i do mojego przyjaciela. No i on... I zadał mi takie pytanie na donate. Ja bym powiedział... No. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy spotkali się we trójkę. O, nieźle. Phantom, a ty jak byś zareagował? Na herbatkę. Ja nie wiem. Dobra, dostamy się B na dół. Kurnik skrócił. Kurwa, no kurwa ty! Kurwa, czemu nie pobiegłeś od razu, byś go zabił. Nice, zajebiście. Masz go? Nie mam ja. Zeta macie, Zeta. Nie! Nie! Ej, chodź tu. Gdzie ja mogę iść? Z tym nikim. Jeden na jeden, nie baj się. Jeden na górze będzie. Mateo kurwa Paris jaka imba. Babeczka z matmy zajebała mi telefon teraz na lekcji i cię ogląda. Ta! Nie wie, że mam dwa telefony, hahaha, jeden złoty. A, pozdrawiam panią. Tutaj proszę mu oddać telefon. Niech pani mu odda telefon, bo to niepotrzebne, naprawdę. Kolega po prostu jest zafascynowany. Tak, jest piątek, jest trochę luzik. Pani pewnie też lubi taki luzik dać czasem, nie? Wieczorkiem, kartkóweczka posprawdzana, potem... Boberek swędzi, co? Mężuś podchodzi, linijką w pizdę wypłaci liścia. No wiem o co chodzi, maleńka. Dajże, spokój. Oddaj mu ten telefon. No ja, oddaj mu. Oddaj mu ten telefon, maleńka. Fuck yeah. No, jestem. Wiesz, że mogę normalnie teraz, mam tu robota mojego i mogę go tak zrobić, że coś do was powie. Robot? No. Dawaj, niech powie... nie wiem, to może jebać zielone kurwy, niech powie. Dobra. No czekaj, kliknę. Jebać ulane kurwy. Niesamowite. Fajne? Jesteś jakimś szalonym konstruktorem robotów chyba, co? No. Tak, zostań tu. Okej. Ile na placu? Co ja odjebałem? Co jest na placu? Na placu, jednak ma na górze. Nie wiem, co ja odjebałem. Jak krzyknę pudding, to biegniecie z iPety. I musisz się wiedzieć. To niezły pudding, kurwa. Nie mogę. No mi KFC przyszło. Już nie wymyślasz tak. Kurwa, jebany pudding. Powiem wam na przykład tak, na siłowni ostatnio spotkałem Disa. Naprawdę. Wchodzę na siłkę, tam doktor trener robi z Disem trening. I normalnie zapytał mnie, na co ban i tak dalej. No, wydawał się normalnym ziomkiem, nie? Dużo z nim nie gadałem, bo ja raczej takim jestem dzikusem na siłce. Jestem nawet pany, to chodzę sam, tak się wiecie. Wiecie jak to jest, trzeba się na siłce odizolować. Jej, albo teraz, albo nigdy. No kurwa, no nie wierzę! Za każdym razem jak tam wbijam, on dostaje jednego frajera, no. Kita
Kucha, jedzie dżunglę tak. Ej, kogo? Kogo? Kito? Taki kibic. Oooo! Ale żart, to był żart, przyzwyczajenie. Na ziemię, ale widać, że zajarł. Bam! 20 minut może. O kurwa, to był żart, przypadkowo, wstydło mi się, nie? Po tym... To mój ziomek ma taką ksywkę.